Piotrek, jak oceniasz dzisiejsze spotkanie? Czego Twoim zdaniem zabrakło do zdobycia punktów? Ciężko powiedzieć na gorąco, czego zabrakło. Uważam, że zagraliśmy bardzo dobry mecz. Szczególnie w pierwszej połowie kompletna nasza dominacja. Bramki, które straciliśmy, tak naprawdę ciężko mi teraz nawet ocenić, czy popełniliśmy przy nich błędy. Dwa razy przeciwnik znalazł się pod naszą bramką, oddał strzał, zdobył dwie bramki. Myślę, że przede wszystkim po tej pierwszej części powinniśmy zdecydowanie wygrywać. Druga część, dalej nasza dominacja. Może troszeczkę gdzieś tam przeciwnik zmienił ustawienie, ciężej było przedostać się pod ich pole karne i stworzyć sobie sytuację, natomiast dalej napieraliśmy. No po prostu mecz z cyklu dla mnie nie do wiary. Przed Wami dwa mecze, GKS Katowice, Lech II Poznań. Jak zapatrujesz się na te mecze w kontekście walki o baraże? Przede wszystkim musimy trzymać głowę wysoko podniesioną, bo wiadomo, wynik jest dla nas zły, szczególnie w tej sytuacji. No i bardzo żałujemy, że nie udało się wygrać. Natomiast to, w jaki sposób zagraliśmy i jak zdominowaliśmy mecz, właśnie przez to powinniśmy trzymać głowę w górze i skupić się na najbliższych po prostu dwóch meczach, dać z siebie wszystko, spróbować obydwa wygrać, a co przyniesie życie, no to zobaczymy.